Dzisiaj na moim stole ląduje kolejna Motorola Moto G trzeciej generacji, oznaczona również Moto G 2015. Jest to model, który zaskarbił sobie dość dużą rzeszę zwolenników ze względu na swoją atrakcyjną cenę i parametry, jakie on oferuje. Słuchajcie, pierwsze co istotne dla kupującego, to jest to, co zostajemy w zestawie. No nie mogło zabraknąć telefonu. W dwóch kolorach jest dostępny zarówno białym, jak i czarnym. Mamy również dostępny kabel USB. Mamy dostępną dokumentację, ale brakuje nam tutaj zasilacza. Tak więc pamiętajcie, że jeżeli zdecydujecie się na ten smartfon, musicie również posiadać już na stanie u siebie w domu albo ładowarkę USB ze złączem USB. Ewentualnie musicie posiadać komputer. Dzięki jego złączom USB będziecie mogli ten telefon naładować. Na początku również warto zaznaczyć, że sam telefon jest telefonem wodoodpornym, posiada standard IPX7, czyli to, co deklaruje producent, na głębokości 1 metra może przebywać w pełnym zanurzeniu do 30 minut. Słuchajcie, po wyjęciu z pudełka sam telefon wygląda bardzo przyzwoicie, nie mam się do czego przyczepić. Jakość materiałów zastosowanych do wykończenia przy tak atrakcyjnej cenie jest naprawdę na wysokim poziomie. Jest on wykonany z plastiku. Ja mam wersję białą. Jak widzicie, ramki są wykonane z plastiku. Sam wyświetlacz, no oczywiście, jest przykryty szkłem. Szkłem rysoodpornym Gorilla Glass 3. Obudowa tylna jest zdejmowana, tak abyśmy się mogli dostać do karty microSD i do karty, która będzie nam służyła do rozszerzenia pamięci wewnętrznej o dodatkowe maksymalnie 32 giga pamięci. Na stronie lewej obudowy znajdują się dwa przyciski. Jeden jest to przycisk zasilania, drugi jest to przycisk regulacji głośności. Przycisk zasilania jest delikatnie ponacinany, ma takie roweczki, łatwo wyczuwalne palcem, tak więc bez patrzenia na telefon bez problemu rozpoznamy, czy nasz palec jest na przycisku zasilania, czy na przycisku regulacji głośności. Na dole znajduje się wodoodporne złącze micro USB do ładowania i synchronizacji telefonu, a na górze znajdujemy złącze zestawu słuchawkowego. Po podłączeniu tego zestawu słuchawkowego, którego nie mam w zestawie, będziemy mogli również korzystać z wbudowanego w urządzenie odbiornika FM. Sam telefon w dłoni leży bardzo dobrze. Jak widzicie, ma on taki kształt wyoblony, czyli jest on ergonomicznie dostosowany do tego, żeby nam się go wygodnie nosiło. Niemniej jednak, jeżeli próbujemy go obsługiwać gdzieś na płaskiej powierzchni, pamiętajmy, że będzie on nam wtedy delikatnie tutaj podskakiwał. Na tylnej części urządzenia znajduje się aparat. Aparat o rozdzielczości 13 megapikseli, który pozwala nam na rejestrowanie filmów w rozdzielczości Full HD i z prędkością 30 klatek na sekundę. Dostępna jest również dioda. Dioda dwutonalna z dwoma tonami, dwoma różnymi kolorami barwowymi, która będzie służyła jako wbudowana lampa błyskowa. Na stronie przedniej znajdujemy dwa otworki. W otworku górnym będzie znajdował się głośnik, przez który będziemy prowadzili rozmowy. W otworze dolnym znajduje się mikrofon oraz głośnik, przez który będziemy odtwarzać wszystkie dźwięki, muzykę, dźwięki z filmów. Głośnik, muszę przyznać, bardzo dobrze brzmiący, bardzo głośno, idealnie umieszczony. Szkoda tylko, że jest tylko jeden. Gdyby na górze był drugi, to naprawdę byłby to chyba jeden z lepszych smartfonów, jeśli chodzi o opcję odtwarzania audio. Niemniej jednak naprawdę ten głośnik na dole robi dobrą robotę i myślę, że nikt nie będzie nim rozczarowany. Na górze obok głośnika do prowadzenia rozmów znajdują się czujniki oraz aparat przedni o rozdzielczości 5 megapikseli, tak więc tutaj również w tym urządzeniu mamy dwa bardzo przyzwoite aparaty. Sam wyświetlacz jest to 5 cali, rozdzielczość 1280x720, technologia IPS LCD, chroniony szkłem Gorilla Glass 3, rysoodpornym, i gęstość tego wyświetlacza to jest 297 pikseli na cal. Pomimo stosunkowo dużego rozmiaru i stosunkowo niewielkiej rozdzielczości, jak na dzisiejsze czasy, nie mam absolutnie nic do zarzucenia temu wyświetlaczowi. Działa on bardzo przyzwoicie, jasny, dobrze reaguje na dotyk. Myślę, że każdy będzie tym wyświetlaczem usatysfakcjonowany. Słuchajcie, we wnętrzu tego urządzenia znajduje się procesor Snapdragon 410, 2 GB RAM. Jest to ważna informacja, że w tak
budżetowym telefonie mamy aż 2 giga RAM-u. Niestety pamięć wewnętrzna występuje w dwóch wersjach 8 i 16. Na naszym rynku bardziej dostępne są wersje z 8 gigami, z 16. Powiem szczerze, że nawet nie znalazłem w dniu dzisiejszym, specjalnie przed nagraniem szukałem. Zdecydowanie bym polecał wzięcie modelu z 16 gigami. 8 według mnie jest stosunkowo niewiele. Pomimo tego, że możemy aplikację przenosić sobie na kartę SD, to tak naprawdę w tej pamięci znajdującej się w telefonie, w pamięci wewnętrznej, mamy do dyspozycji zaledwie 3, niespełna 3 giga pamięci, ponieważ pamiętajmy, że te aplikacje, które są preinstalowane wraz z telefonem, właśnie tam się znajdują i większości tych aplikacji odinstalować nie będziemy mogli. Moduł Wi-Fi na 2,4 GHz, oczywiście jest GPS i jeśli chodzi o baterię, bateria niestety niewymienna, wbudowana o pojemności 2470 i przy tym procesorze i tym wyświetlaczu starcza ona na dość długi okres pracy. Ja nie mam absolutnie zastrzeżeń co do baterii w moich testach tygodniowych. Bez problemu telefon wytrzymywał jeden dzień, tak więc tutaj ta sprawa wygląda bardzo, bardzo dobrze. Wróćmy teraz do aparatu. Jego parametry żeście poznali przed chwilą. Istotną kwestią, jeśli chodzi o aparat, jest interfejs, jakim się posługujemy do robienia zdjęć. Tutaj ten interfejs teoretycznie jest fajny, ale najbardziej nie lubię właśnie tych pierścieni, które wychodzą z boku. To nie zmienia faktu, że możemy sobie pobrać jakąś aplikację aparatu ze sklepu Google Play i sobie ją zmienić, a najistotniejszą jest jednak jakość robionych przez to urządzenie zdjęć. Według mnie przy tej półce cenowej aparat spisuje się naprawdę wyśmienicie. Nie jest może mistrzem, jeśli chodzi o robienie zdjęć przy słabym oświetleniu, ale naprawdę spisuje się on całkiem nieźle. Pamiętajcie, że ja staram się każde urządzenie oceniać przez pryzmat jego wartości i ceny na rynku i w tym momencie przy tej cenie, jaka jest za to urządzenie w dniu dzisiejszym w okolicach 600 zł, ten aparat robi na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Nie mam absolutnie mu nic do zarzucenia. Słuchajcie, jeśli chodzi o szybkość wykonywania zdjęć, również tutaj nie ma problemów. On sobie dość szybko daje radę. Mamy w prosty sposób możliwość regulacji ekspozycji i prostego zoomu cyfrowego na interfejsie kamery. Tak więc zdecydowanie pozytywnie aparat wypada w tym urządzeniu. Rzućmy teraz okiem na zainstalowane aplikacje. Jak widzicie, są to aplikacje głównie Google'owe. Ja przypomnę może, że Motorola była w pewnym momencie odkupiona przez firmę Google, która tak naprawdę pobrała sobie z wartości firmy patenty wszelakie, które Motorola posiadała, a samo logo i prawa do produkcji smartfonów odkupiła od Google firma Lenovo i teraz Lenovo jest producentem tak naprawdę tych smartfonów. Jak widzicie, w telefonie jest preinstalowane trochę aplikacji. Ja odinstaluję te, które ja zainstalowałem. Zawsze przed prezentacją przywracam telefon do ustawień fabrycznych tak, abyście mogli zobaczyć, co jest preinstalowane na telefonie. Już przewijanie jest w ten sposób zrealizowane jak w nowym Androidzie 6.0. Niemniej jednak tutaj na telefonie mamy cały czas Androida 5.1.1. Jeszcze aktualizacja nie dotarła, ale jest to telefon, można powiedzieć, nieomalże z czystym Androidem. Poza aplikacjami Google'owymi, o których nie będę wspominał, aplikacja od Motorola jest to aplikacja do galerii, do zarządzania naszymi zdjęciami. Mamy opcję Migrate, czyli aplikację, która będzie nam pozwalała na łatwe przeniesienie danych pomiędzy jednym a drugim telefonem. Kolejną opcją od Motorola jest Radio FM. To, co wspomniałem, po podłączeniu zestawu mamy dostępne Radio FM. Mamy również obsługę SMS, MMS. Przypominam, że również możemy to realizować za pomocą Google'owego Hangouta i tak naprawdę kolejną aplikacją od Motorola jest aplikacja Moto, która pozwala nam na ustawienie dodatkowej konfiguracji przeznaczonej dla tego oto właśnie telefonu. Te aplikacje, które dostajemy wraz z telefonem, niestety nie mogą zostać usunięte. Jak widzicie, mogę tylko sobie wyświetlić informacje o danej aplikacji, a usunąć jej już z samego urządzenia nie mogę.
przeprowadziłem również test wydajności. Pojawił się już nowy AnTuTu w wersji 6.0 i tutaj rezultat, jaki uzyskałem, to był 30.092. Razem z tym urządzeniem trafiło do mnie trochę oryginalnych akcesorii, głównie tych tylnych ścianek, które można wymieniać. Ja sam telefon był w kolorze białym, także ścianka była biała. Otrzymałem czerwoną i czarną ściankę oraz dodatkowy jak gdyby pokrowiec już, który nam również zabezpiecza wyświetlacz. To w sumie dość prosto się wymienia. Sama wymiana takiej ścianki to zajmuje kilka dosłownie sekund. Wystarczy zdjąć starą, założyć nową. Pamiętajcie, że tutaj są uszczelki realizowane po to, aby telefon był wodoodporny. I teraz też istotną kwestią jest to, żeby te akcesoria dobrze zabezpieczyć, żeby wszystkie zatrzaski nam weszły tak, aby ewentualnie w momencie, kiedy będziemy ten telefon wrzucać do wody, on nam zupełnie nie zamógł. Akcesoria same w sobie proste, łatwe i przejrzyste, no i przede wszystkim wykonane również z dobrej jakości materiałów i kupując zawsze oryginalne akcesoria, mamy pewność, że będą one z naszym telefonem współpracowały oraz idealnie do niego pasowały. Zachęcam Was do komentowania. Jeżeli używacie Moto G w wersji trzeciej z roku 2015, napiszcie, jakie są Wasze opinie. Jeżeli nie używacie, również zachęcam do wyrażania opinii, jak Wam się to urządzenie podoba, czego więcej byście od niego oczekiwali lub czy spełnia ono Wasze wymagania.